told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Witajcie moi drodzy, dzisiaj jest środa. Mówię, że środa to taki mały piątek, także zobaczymy. Mam nadzieję, że już będzie z górki do końca tygodnia. Przygotowałam sobie tutaj taki lunchbox owocowy, czereśnie, banany, brzoskwinie, to co akurat miałam, bo za chwilę wybieram się do biura, tak dosyć nietypowo, bo ja zawsze w poniedziałki pracuję w biurze, natomiast no teraz też jest taka potrzeba, żebym tam podjechała, mam coś pilnego do załatwienia, także tak. Pokażę Wam moją torbę do pracy. To jest taka, wiecie, torba, w której noszę komputer firmowa. No tu mam ten lunchbox, który Wam przed chwilą pokazywałam. Oczywiście woda, bo ta zawsze musi być. Komputer, tu mam kalendarz, jakieś chusteczki, a tu jeszcze dopakuję telefon służbowy, telefon prywatny zaraz też spakuję, jak skończę nagrywać, także nic więcej w zasadzie nie potrzebuję do pracy. Dobra, okazało się, że jeszcze nie wzięłam wszystkiego. Muszę dołożyć portfel, gdzie mam dokumenty. No i biorę oczywiście kluczyki. Witajcie już po tej stronie. Ja już się wyszykowałam. Dzisiaj ma być bardzo ciepły dzień, więc założyłam taki top. Tutaj mam pod spodem z Resert. Koszulę też z Resert. Ostatnio pokazywałam Wam w holu Reserve, mierzymy taką stylizację. Spodnie Zara, ja je kupiłam w tym roku jakoś wiosną. Sandałki Ryłko, też pokazywałam Wam w ostatnim vlogu te sandałki. Ja je dzisiaj będę miała pierwszy raz na sobie, ale wydaje mi się, że będą bardzo wygodne, bo czuję, że są właśnie stabilne, mięciutkie, ta skórka nigdzie mnie nie uwiera. Mają taki fajny, neutralny kolor. Ja właśnie szukałam czegoś w takim kolorze cielistym. Myślałam, że coś będzie takie, wiecie, trochę ciemniejsze, no ale te też są fajne. Te Kazara miały fajny kolor, no te są jaśniejsze, ale też są spoko. Najważniejsze, że są wygodne, bo wiecie, o to przede wszystkim chodzi w butach. Także dobra, ja słuchajcie, pędzę do pracy. Już jestem troszeczkę w niedoczasie, miałam być wcześniej, no ale wyszło jak wyszło. Także tak, zobaczymy się po pracy. A, jeszcze nie powiedziałam Wam zapach. Dzisiaj użyłam Dior Jadol. Zazwyczaj u mnie to jest to Armani My Way, ale dzisiaj postanowiłam zrobić jakąś odmianę, tym bardziej, że te z Armaniego, wiecie, tak już nie wiem, no nie czuję ich na sobie, bo używam ich codziennie, więc jakoś ten węch mu się przyzwyczaił i takich bardzo nie czuję, a teraz właśnie się spryskałam tym Diorem i fajnie, bo go czuję. To kiedyś był mój taki topowy zapach, zanim nie odkryłam My Way. No dobra, to na tyle. Dosyć tego gadania. Lecimy do pracy. Przychodzę do Was tak sobie trochę pogadać z mojego balkonu. Miałam w ogóle wcześniej się odezwać, ale gdzieś jakoś tak dziwnie potoczył. Wróciłam, słuchajcie, z pracy. No i okazało się, że... O, jakieś pieski szczekają. Nie wiem, pewnie mnie będą zagłuszać. No nieważne. Wróciłam, słuchajcie, z pracy i okazało się, że nie wziąłam laptopa. No i musiałam wsiąść w samochód, wrócić z powrotem. Na całe szczęście nie mam daleko, bo tam powiedzmy samochodem to jest około 10 minut. Ale wiecie, w tej z powrotem. Więc tak. Później z kolei miałam gości. Tak, ale to tak w sumie niedługo, powiedzmy z godzinkę. No i teraz już jest wieczór i już mam troszeczkę takiego czasu wolnego. W ogóle słuchajcie, w pracy dzisiaj porozmawiałam sobie z taką moją koleżanką i w sumie ta rozmowa naprawdę bardzo mi dużo dała, bo to była taka rozmowa, wiecie, o takich rzeczach, które mnie nurtowały,
Też między innymi chodziło o YouTube i w sumie no takie dostałam fajne od niej rady. Marta, jeżeli mnie oglądasz, to Cię pozdrawiam serdecznie. I dostałam właśnie takie fajne rady i wiecie, mam czasami w ogóle takie rozkminy na różne tematy i ona mi bardzo pomogła w tym. I to było właśnie fajne, bo mnie tak mocno podbudowało. No i tak, i w sumie to już się nic takiego wielkiego dzisiaj nie działo. Taki zwykły dzień, także ten vlog na pewno będzie jakiś łączony z kilku dni. Dzisiaj było bardzo ciepło w ogóle w Łodzi. Ponad, nie wiem, 28 stopni, 29, coś takiego. Ale ja bardzo lubię taką pogodę. Ja jestem szczęśliwa, mnie to odpowiada. Ja się dobrze czuję, w końcu nie marznę. Wiecie, lato jest po to, żeby było ciepło, według mnie. Zresztą sama, jeżeli wybieram jakieś tam miejsce na urlop, to zazwyczaj są to właśnie miejsca, gdzie jest gwarantowana pogoda, gdzie jest ciepło. Także bardzo, bardzo się cieszę, że tak jest. Cały czas tak patrzę, słuchajcie, w tamtą stronę. Nie gniewajcie się, że nie patrzę cały czas na Was, ale mam bardzo ładny widok tutaj z balkonu. Teraz jest w ogóle, zaczyna się zachód słońca i tak po prostu ściągam jej wzrok. Fajnie. No, także na dzisiaj, słuchajcie, to tyle. Taki sobie właśnie teraz spokojny wieczór, w ogóle teraz już jest taki fajny, bo jest ciepło, ale już jest nie jest tak gorąco, więc można sobie tutaj posiedzieć i trochę w końcu odetchnąć, bo w ogóle ostatnio, nie wiem, ja Wam chyba nie wspominałam, ale mam bardzo, bardzo ciężki okres. Mój czas dosłownie przyspieszył, nie wiem, razy 10, cały czas coś się dzieje. Mnóstwo rzeczy mam na głowie, takich nowych wyzwań, projektów. Też niektóre są obarczone, powiedzmy, jakimś tam ryzykiem. No wiecie, jakie mamy teraz czasy. Mamy bardzo ciężkie czasy i różne decyzje, które się podejmuje, to tak naprawdę podejmuje się po omacku, bo nie wiadomo, co przyniesie każdy kolejny dzień, a już miesiąc czy dwa do przodu, to kompletnie nie wiadomo. Boję się trochę i tej jesieni, i zimy, tego całego okresu, bo póki jest jeszcze lato, jest jeszcze w miarę fajnie, jest względny spokój, ale znowu zapowiadają jakieś tam, wiecie, tu z jednej strony pandemia, tu z drugiej strony wojna, tu inflacja, tu podwyżki, tu węgiel, tu gaz, tu benzyna i tak naprawdę bardzo ciężko się teraz żyje, więc w tym momencie podejmowanie jakichś takich decyzji, ważnych decyzji życiowych, jakichś tam zmian jest, no, zobaczymy, dużym ryzykiem. A ja właśnie, no, jestem właśnie w takiej sytuacji, że szykują się zmiany i tak naprawdę nie wiem, co mnie czeka, co się wydarzy. Oczywiście na bieżąco, jak już tam co się będzie działo, to będę będziecie o tym, powiedzmy, jakoś tam wiedzieć. Na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby się tutaj wdawać w szczegóły. W każdym razie, no, ciężki mam okres, muszę Wam powiedzieć, że jest ciężko. Dobrze, że zbliża mi się urlop, więc tutaj, o, jakaś była niebezpieczna sytuacja. Zbliża mi się urlop, wyjeżdżam, więc tutaj mam nadzieję, że trochę odetchnę, trochę oderwę się od tych właśnie różnych problemów, decyzji, spraw do załatwienia, których mam mnóstwo. No ale później wracam, akurat wracam, jest początek roku szkolnego, więc znowu się zacznie szkoła. No i tak, teraz jeszcze właśnie planuję przed wyjazdem odwiedzić jakiś, nie wiem, market czy jakiś taki sklep z artykułami piśmiennymi, żeby też zaopatrzyć córkę do szkoły, bo później, wiecie, wszyscy ruszą do sklepów, to będą tłumy, kolejki. Poza tym słyszałam coś, jakieś takie pogłoski, że podobno papier ma też zdrożeć jakieś tam 100 czy tam 150%, w związku z tym warto teraz już zaopatrzyć się w takie artykuły, więc jak macie, nie wiem, dzieci czy coś, to
to już pomyślcie o tym zawczasu, bo wiadomo, że pod koniec sierpnia już możemy się spotkać z innymi cenami. Może tak być, może nie być, ale wiecie, no tak słyszałam, więc ja sobie też, mnie trochę sytuacja tylko zmusza, bo mówię, nie chcę wrócić z urlopu i natychmiast krążyć po marketach w tłumie. W związku z tym wezmę się za to teraz wcześniej. Ale właśnie tak słyszałam, więc jeżeli macie jakieś takie zakupy w planach, a i tak wiadomo, trzeba kupić dzieciom te zeszyty, te różne tam rzeczy to do szkoły, więc warto może wcześniej teraz o tym pomyśleć, bo nie wiadomo co będzie, wiecie, teraz się u nas sytuacja zmienia z dnia na dzień i no i jest ciężko generalnie. No dobra, tak sobie teraz do Was pogadałam. Myślę, że zobaczymy się jutro. No. To na razie. Miłego wieczoru Wam życzę. Witajcie dnia kolejnego. Ja właśnie zasiadam sobie do śniadania. Dzisiaj miałam ochotę na coś lżejszego, więc zrobiłam sobie takie kanapki z pieczywem żytnim, nawet nie wiem z jakiego firmy, kupiłam jakąś taką małą tutaj osiedlową sklepiku, do tego sok pomidorowy, pomidory, szczypiorek, do pomidorów użyłam tą sól do pomidorów z marki Kania, ją kupiłam niby bardzo dobrze, już o niej mówiłam. Także życzcie mi smacznego, jak Wy akurat coś tam jecie w tym momencie, to też Wam życzę smacznego. Witam Was teraz po tej stronie. Ja słuchajcie, pędzę do fryzjera. Mam umówiony jakiś zabieg pielęgnacyjny na włosy. Jeszcze nie wiem, czy to będzie botoks, czy keratyna. Zobaczymy, porozmawiam z Panią, która będzie mi wykonywała ten zabieg, bo generalnie na początku chciałam botoks, ale nie było tego preparatu i okazało się, że wczoraj ten preparat dotarł już do tego salonu fryzjerskiego, ale w międzyczasie pomyślałam sobie, że może jednak wolę keratynę, bo zależy mi na takim wygładzeniu włosów, wyprostowaniu. Ja mam włosy bardzo puszące się, kręcone, ale takie wiecie, tu się pokręcą, tam się nie pokręcą, tu trochę kręcone, trochę proste, generalnie puszące się, takie nijakie, w związku z tym właśnie zależy mi na wygładzeniu. Głównie dlatego, że wybieram się niedługo na urlop, miejsce, gdzie będzie bardzo duża wilgotność, będzie gorąco i chcę po prostu, żeby te włosy jakoś wyglądały, żeby nie chodzić z puchem, żeby nie wyglądać jak idiota, także zobaczymy na czym stanie. Wy już pewnie wiecie, na czym stanęło, bo gdzieś tam w tytule vloga pewnie to będzie, a dla mnie jest to póki co jeszcze na tą chwilę wielka niewiadoma. Także zobaczymy, odezwę się do Was po zabiegu. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po zabiegu i widzicie to? Ja po prostu jestem w szoku. Może zacznę od tego, że zdecydowałam się na botoks jednak, bo pani, jak obejrzała moje włosy, to stwierdziła, że botoks będzie ok. I rzeczywiście, ja słuchajcie, nawet po prostownicy nie miałam nigdy aż takich włosów wyprostowanych, a... No tak, no po prostu, no nie wiem co Wam mam powiedzieć. Zabieg ogólnie trwał 3 godziny. Wyglądało to w ten sposób, że najpierw Pani umyła włosy i je tak naturalnie wysuszyła. Później nałożyła ten preparat. Następnie wysuszyła włosy, wyciągając je na szczotkę. A później pociągnęła wszystko mocno prostownicą, z tym, że naprawdę tak pasmo po paśmie, bardzo cieniutkie i po kilka razy, czyli one były naprawdę bardzo mocno wyprostowane tą prostownicą i zostawiła dosłownie chyba na 5 minut, a jeszcze Wam nie powiedziałam, że jak nałożyła ten preparat, to przez jakieś, nie wiem, 20 minut siedziałam pod taką, nie wiem, nagrzewnicą, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. W każdym bądź razie, jak wyprostowała prostownicą, ja już myślałam, że to koniec.
koniec, że zostawiamy po prostu ten preparat na 3 dni. Natomiast nie, okazało się, że myjemy włosy. No i poszliśmy, umyłyśmy te włosy i teraz dosłownie wysuszyłam mi suszarką, leciutko wyciągając je na szczotkę, ale naprawdę bardzo leciutko. I słuchajcie, jest taki efekt. Po prostu, nie wiem, czy to zobaczycie. No, tafla. Po prostu tafla. Bardzo mi się podobają te włosy. No, strasznie. Ja w ogóle mówię, faktem, że nie jestem przyzwyczajona do takiego, wiecie, ulizania, bo ja zawsze noszę włosy troszkę takie uniesione, odbite u nasady, ale teraz przez 3 dni w ogóle nie mogę myć włosów i to jest, znaczy to, że nie mogę myć włosów, to nie jest jakiś tam problem. W każdym razie problem jest to, że nie mogę, nie wiem, ich wiązać, nie mogę ich założyć za ucho, no nic z nimi najlepiej nie robić. Tak muszą sobie przez 3 dni być, więc no nie wiem jak ja się umyję, po prostu nie wyobrażam sobie tego, nie wiem, bo nie mogę ich ani podpiąć, ani związać, ani nic z tych rzeczy. I po 3 dniach mam umyć i już dalej sobie tam będą żyły, zobaczymy jak będą wyglądały, będę Wam na bieżąco dawała znać. Też mam zdjęcie preparatu, które po prostu mam sobie kupić, aczkolwiek nie jest to konieczne, tylko że Pani powiedziała, że efekt się dłużej utrzyma, że po prostu będę bardziej zadowolona. No i tyle. Także słuchajcie, tak to wygląda na razie. No, ja jestem w szoku. Po prostu, no, jestem zachwycona. Dobra, ja i mój przyklap na głowie witamy ponownie. Jestem już, słuchajcie, u siebie w domu, na swojej huśtawce. Huśtawka wylądowała w salonie, ponieważ robią nam remont balkonów i elewacji. Musieliśmy wszystko pościągać z balkonu, więc teraz przez jakieś, nie wiem, 2, może 3, mam nadzieję, że nie, ale za 2 miesiące na pewno będziemy właśnie tak sobie żyli z huśtawką w salonie, no bo po prostu nie ma innego wyjścia. Dobra, kochani, dajcie znać, słuchajcie, co myślicie, czy w ogóle robiłyście też taki botox, czy miałyście takie efekty, czy może robiłyście inne zabiegi, keratynę, albo tą nanoplastię, też jest bardzo zachwalana. Ja początkowo też myślałam o tej nanoplastii, ale jakoś tak pani fryzjerka moja przekonała mnie do tego botoksu i rzeczywiście na razie póki co odpukać jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że ten efekt się będzie utrzymywał po myciu. No i tak, słuchajcie, także żegnam się z Wami, dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to dajcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. Ja bardzo, bardzo lubię dla Was nagrywać, ale też lubię ten, wiecie, kontakt z Wami, jak widzę, że te filmy gdzieś tam są oglądane, podobają się, to mnie bardzo motywuje. Także do następnego filmiku. Pa!